Hej, po dłuższej przerwie witam Was w kolejnym vlogu na temat strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy Lean oraz BIM. Dzisiaj będziemy mówić o środowisku inwestycyjnym. Przypominam, że jest to podróż przygodowa, więc proszę o oglądanie od pierwszego odcinka i również jeśli chodzi o reguły domowe, to znacie z poprzednich vlogów, a więc do dzieła. Środowisko inwestycyjne, czyli głównie chodzi o umowy i kontrakty. W Polsce nazywamy to umowami, na Zachodzie są to tak zwane contracts. Zaczniemy właściwie od Wielkiej Brytanii, gdzie w 1994 roku Sir Michael Latham opracował, bo umarł w 2017 roku, jak widzicie. Był to konserwatywny polityk z Parlamentu Brytyjskiego, opracował taki raport na temat zbadania problemów postrzeganych w branży budowlanej. To było na zlecenie rządu. Raport ten miał 135 stron. Wtedy branża budowlana była oceniana jako nieefektywna, antagonistyczna, fragmentowana i niezdolna dostarczyć jakości końcowemu konsumentowi. Jak widzicie, tutaj jest 13 wniosków z tego raportu, których nie będę tutaj czytał wszystkich, dlatego że nie chcemy się zajmować dokumentem, który ma już prawie 30 lat. Natomiast to było istotne, że rząd brytyjski to rozpoznał i zlecił taki raport. 4 lata później, w 1998 roku, został sporządzony kolejny raport przez Johna Egana. To był również Sir, czyli miał tytuł szlachecki. Był szefem Construction Task Force, to był przemysłowiec brytyjski. No więc najwyraźniej trzeba mieć najpierw tytuł Sira, żeby móc napisać jakiś raport dla rządu brytyjskiego. No ale jak mówi znane polskie przysłowie, mądrej głowie nie patrzą w zęby. Ten raport miał być raportem podsumowującym skutki raportu poprzedniego. I również tutaj, co ciekawe, Sir Egan dodał pewne zasady, które się wywodzą z Lean, a więc w połączeniu z budownictwem jest to na dobrą sprawę Lean Construction. Jak pamiętamy, w 1997 roku, a więc rok wcześniej, powstał Lean Construction Institute i te sygnały musiały do niego dotrzeć. Jak również pamiętamy z vlogu 13, te ujęte tutaj w raporcie Egana, w tak zwanym raporcie Rethinking the Construction, te zasady są na dobrą sprawę pryncypialnymi zasadami Lean. A więc mamy wartość dla klienta. Mamy strumień wartości, czyli value stream, mamy flow, czyli przepływ, a więc swobodny przepływ tej wartości w procesach gospodarczych, mamy pooling, czyli tworzenie wartości tylko na zamówienie, a nie magazynowanie jej w jakichś tam dużych ilościach, i dążenie do perfekcji, a więc Kaizen. A więc to jest ten wkład Igana. I ten raport, jako konsekwencja, na tych 30 swoich 8 stronach promował przede wszystkim relacje, a nie transakcje. I również podane zostały przykłady, między innymi właśnie Nissan, który od swoich podwykonawców, dostawców wymagał jakości, wymagał pewnej struktury kosztów, również i terminowości dostaw oraz designu i zarządzania tymi zasobami. Mamy tutaj to zebrane w 6 punktach, a więc kreacja długoterminowych relacji dla zapewnienia płynności łańcucha dostaw. Po prawej stronie tej tabelce mamy cechy tych punktów. Partnerstwo w wielu projektach jako klucz do budowania relacji, czyli taka długoterminowa zależność. Nowe kryteria selekcji partnerów, czyli już nie chodzi o najniższą cenę, ale o najwyższą wartość
za podaną cenę. I również dzielenie się w zespole sukcesem projektu zgodnie z zaoferowaną wartością. Również koniec polegania na kontraktach, a bardziej na relacjach, a więc przede wszystkim decydowały o pewnych zależnościach nie zapisy kontraktowe, ale to, co zostało wypracowane w relacjach. No i wprowadzenie mierników wydajności pracy w celu doskonalenia pod względem jakości, terminowości i kosztów oraz jako środka utrzymania dyscypliny w układach relacyjnych. Raport również alokował 5 motorów tej zmiany, a więc zaangażowane i przekonane przywództwo, zagniskowanie na kliencie, zintegrowane procesy i zespoły, program oparty na jakości oraz zaangażowanie w ludzi. Czyli jakbyśmy tak się dobrze przyjrzeli, to są zasady Lean. I propozycje, które wynikły z tych punktów, a więc zintegrowane procesy projektowe, godne i bezpieczne warunki pracy i udoskonalone umiejętności zarządzania i nadzoru, a więc mentoring i coaching. Zamiana konkurencyjnego ofertowania na relacje długoterminowe oraz główne podmioty publiczne jako klienci najlepszych praktyk. Cele, które zostały założone w raporcie, były bardzo ambitne. To była rokroczna redukcja 10% kosztów i czasu realizacji. Mówimy teraz o raporcie z 1998 roku oraz rokroczna redukcja 20% defektów. Natomiast 10 lat potem, w 2008 roku, IGN narzekał na jakość realizacji założeń raportu i w skali 10-punktowej dał budownictwu 4 punkty, a więc to, co zostało założone po 10 latach, nie przekroczyło nawet połowy tego, co było zapisane i rekomendowane. W 2011 roku Government Construction Strategy w Wielkiej Brytanii, mówimy o Wielkiej Brytanii, dlatego że to było najlogiczniej rozplanowane przez lata, stwierdzono, że, a więc 17 lat, dobrze mówię, po pierwszym raporcie, w Wielkiej Brytanii nie uzyskano pełnej wartości w publicznych procesach budowlanych. Nadal panuje generalna opinia, że branża budowlana nie jest wydajna. Słabe i niespójne praktyki zakupowe prowadzą do strat i nieskuteczności, niski poziom standaryzacji oraz rozdrobnienie bazy klientów sektora publicznego, ale nadal została podtrzymana intencja oszczędności w procesach w wysokości 15-20%. Jak również pamiętamy, w 2012 została wypracowana strategia już z włączeniem elementów BIM i ta strategia była rozpisana na 13 lat do roku 2025 i zakładała daleko posunięte oszczędności, a więc 30% redukcji kosztów i w redukcji czasu procedowania i również 50% zwiększenie wartości eksportu usług konstrukcyjnych w Wielkiej Brytanii. Tego się utrzymać nie dało i mimo, że jeszcze 2025 roku nie ma, tego się uzyskać nie da. W 2015 roku na kongresie, na konferencji IGLC, czyli International Group for Lean Construction, w australijskim Perth, zostały przedstawione teorie oraz aktualna praktyka budowlana z perspektywy właśnie Lean na bazie podstawowych aspektów, a więc zasady, różne filary tego, kultura, zaufanie. Tu możecie sobie to też przejrzeć, ale to już ma 7 lat ten raport. I jego konkluzją było to, że nadal z tego przeziera zarówno marnotrawstwo, jak i antagonizm, brak kooperacji, brak jakości, terminowości oraz utrzymania kosztów. A więc stare grzechy, które na dobrą sprawę, mimo raportów, mimo
dostrzeżenia tego przez najwyższe szczeble zarządzania krajem, w tym wypadku Wielką Brytanią, nic się nie zmieniło. I potem mieliśmy taką jaskółkę. Pierwsza jaskółka to był właściwie progresywny zaprojektuj i wybuduj, Progressive Design Build. I mamy tu takie opracowanie z 2020 roku. Cechy tego Progressive Design Build zostały tu przedstawione, a więc progresywny zaprojektuj i wybuduj umożliwia inwestorowi wybór zespołu projektowo-wykonawczego, zanim zostanie ustalony program i budżet. Zachowuje ten format tego procedowania, zachowuje inwestora jako jedno centrum odpowiedzialności. Kwalifikacje są podstawowym kryterium selekcji zespołu, a nie kryterium ceny. Wybrany zespół pracuje wraz z innymi uczestnikami nad koncepcją i balansowaniem zakresu oraz kosztów, a więc mamy cały czas kształtowanie tego zakresu i kosztów całej inwestycji. Efektywność tego progresywnego zaprojektuj i wybuduj bazuje na kompletnym zaangażowaniu inwestora od fazy projektowej do końca projektu i ta formuła uświadamia inwestorowi wpływ jego decyzji na koszt inwestycji, co umożliwia potem traktowanie członków zespołu jako sprzymierzeńców. Natomiast kooperacyjne środowisko ułatwia innowacyjność i skuteczny feedback inwestora dostarczony na czas. I tu jest takie zestawienie tego. Nie będziemy się tutaj dalej zatrzymywać, dlatego że to nie jest naszym celem. Idziemy teraz do lepszych kontraktów. Natomiast podsumujmy to jeszcze po polsku, a więc to, co zostało przedstawione jako taka, to właściwie taka prawie broszura reklamowa, a więc progresywne zaprojektuj i wybuduj, to jest taka orzeźwiająca alternatywa. I główne cechy to jest tak, stworzenie zasobu inwestycyjnego na czas i w kosztach, jest lepsza kontrola nad projektem i decyzjami dotyczącymi jego jakości, zakresu, kosztów i terminowości. Również istnieje możliwość uzyskiwania i budowania informacji zwrotnych w rozwiązania projektowe, możliwość uzyskania konkurencyjnych cen rynkowych dla całości poszczególnych części tego tworzonego zasobu, zwiększona alokacja profilu ryzyk, możliwość wyboru preferowanych podwykonawców, dostawców i ekwipunku oraz gwarantowana cena zarówno jako gwarantowany koszt maksymalny lub jako ryczałt, gwarantowany harmonogram, gwarantowana jakość wykonania oraz szybsza i efektywniejsza ekonomicznie polityka zakupowa. To jest, jako się rzekło, taki etap przejściowy, dlatego że to nie jest to, co jest najlepsze na rynku. Ale wszystkie bazują na jednej rzeczy, mianowicie na umowach relacyjnych. To jest jeden z filarów nowych czasów. Umowy relacyjne zresztą zostały wspomniane w raporcie IGENA z 1998 roku. Natomiast ich cechy to jest tak, tradycyjne procesy, czyli wybuduj, one się nie nadają do implementacji ani BIM, ani LIN, ani do kooperacji i w ogóle integracji całego rynku. Maksymalizacja wartości, eliminacja strat nie jest możliwa, gdy formy kontraktów duszą kooperację i innowacje, a firmy wykonawcze zachowują przewagi dla siebie kosztem innych firm i całej inwestycji. Taka integracja i kooperacja jest możliwa w partnerskich umowach. Jest ich kilka, na przykład Aliancing, Consensus Docs oraz formy, które za chwilę omówimy, a więc IPD, czyli Integrated Project Delivery, czyli zintegrowane dostarczenie projektu, dostarczenie zasobu oraz IFOA, czyli Integrated Form of Agreements, czyli zintegrowana forma porozumień. Kontrakty, czyli umowy są te, które są relacyjne. One umożliwiają wprowadzenie biznesowych relacji między stronami. Odpowiedzialności i benefity są rozłożone równo i przejrzyście, a mechanizmy dostarczania pracy bazują na zaufaniu i długoterminowych relacjach. To się powtarza w każdej umowie relacyjnej. Kontrakty relacyjne przewidują mechanizmy podziału zysków na bazie kooperacji zespołów. Premiowany jest wspólny sukces, a nie indywidualne wydajności. To jest też dość istotny punkt, dlatego że bez to, co mówiliśmy zresztą w drugim vlogu na temat Last Planner System, najważniejsze jest przepływ, a nie indywidualna wydajność jednej z branż.
Inne cechy kontraktów relacyjnych to kolokacja zespołów, czyli zebranie ich w jednym miejscu, wczesna integracja wszystkich uczestników, czyli jak najszybsze zintegrowanie w proces inwestycyjny oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań projektowych. Jeśli chodzi o kooperacyjne umowy, to raport McKinsey z 2020 roku przedstawił, podkreślał ich konieczność w nowoczesnych inwestycjach budowlanych i wyszczególnił to parę punktów, między innymi taka kooperacyjna umowa, jak między innymi właśnie zintegrowany proces inwestycyjny bazuje na wspólnym tworzeniu zakresu pracy projektowej, bazuje na transparencji proceduralnej i finansowej oraz na wspólnym zarządzaniu. I te elementy się przekładają na cztery główne praktyki, a więc współpraca wszystkich partnerów od fazy przedprojektowej z integracją również przyszłych wykonawców oraz również przyszłych użytkowników. Jedna wspólna umowa kluczowych partnerów, a więc grupy podstawowej, o której za chwilę, oraz zrzeczenie się wzajemnych roszczeń, czyli no fault clause. I innym sformułowaniem jest liability waivers. Jeżeli coś z czymś takim spotkacie, to to jest właśnie to jest to zrzeczenie się roszczeń w umowach relacyjnych oraz wspólne, struktura wspólnego zarządzania. No jak to u McKinsey również i nie zabrakło diagramu. Tutaj na niebiesko mamy średnią poprawę wydajności w kontraktach relacyjnych, a więc mamy 15% około średnio poprawę, jeśli chodzi o harmonogramy, czyli 15% skrócenie czasu inwestycji oraz jakieś 18% zmniejszenie kosztów średnio na, w różnych gospodarkach. Tu jest jeszcze, to już przekazuję na bez tłumaczenia kilka takich cech tych kontraktów relacyjnych, czyli współpracy. A więc mamy tutaj no fault clause, mamy wspólne zarządzanie, mamy oczywiście jeden kontrakt i różne poziomy kooperacji. Natomiast najważniejszą rzeczą w tym naszym dzisiejszym vlogu jest, są dwa pojęcia, a więc IFOA i IPD. Skąd to się wszystko wzięło? Integrated Project Delivery, on został spopularyzowany od momentu stworzenia tak zwanego IFOA w 2005 roku. Za chwilę o tym powiem jeszcze i rozszerzę, dlatego że to jest, no jest, to będzie chyba jeden z najważniejszych slajdów w ogóle w całej tej serii. IPD i IFOA to są to jest specjalna umowa, która promuje kooperację w budownictwie poza samotworzenie zasobu jako produktu. IFOA to są wielostronne umowy, gdzie na przykład taka grupa podstawowa, czyli przedstawiciele inwestora, architekta, projektantów branż, generalnego wykonawcy i kluczowych podwykonawców podpisują jeden wspólny kontrakt. Ta grupa podstawowa dzieli się ryzykami i zyskami, a więc tak zwana skórka w grze, skin in the game, to co pamiętamy u Nassima Taleba z vlogu na temat antykruchości. I to wszystko ułatwia kooperację w jednym kierunku, czyli dla dobra inwestycji. Wszyscy uczestnicy są zintegrowani w projekt od samego początku dla zdefiniowania i później kontroli zarówno zakresu, jak i budżetu. I teraz najważniejsza sprawa, czyli ten IFOA, który został stworzony przez prawnika Willa Lichtiga w 2005 roku. Natomiast przejął ten kontrakt inwestor Służby Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, Sutter Health, o którym powiemy w vlogu następnym o studiach przypadków. Oni to przejęli od roku 2006. Po prawej stronie mamy zdjęcie Willa Lichtiga. On w tej chwili jest jednym z szefów w firmie Bolt, zresztą pracował w firmie Bolt od wielu lat. To jest taki generalny wykonawca. Natomiast tutaj mamy po angielsku zebranie podstawowych cech tych kontraktów IFOA. Zebrane zostały to te cechy przez prawników z kancelarii Hanson Bridges z Kalifornii. To jest jedna z najlepszych kancelarii w Stanach, natomiast
Ma prawników, którzy się również specjalizują w kontraktach budowlanych, również o tym za chwilkę powiemy dalej. Także oni to zebrali wszystko bardzo fajnie. I ten slajd, który tu widzicie, jest chyba najważniejszy, albo przynajmniej jeden z najważniejszych w ogóle w całym cyklu. A więc mamy Integrated Form of Agreement, który został zebrany w różnych punktach przez prawników z Hanson Bridget. I te punkty omówimy krok po kroku. A więc mamy tutaj przede wszystkim cel, formowanie zespołu, kompensacja, dzielenie ryzyk i nagród, zarządzanie projektem, metodyka projektu, planowanie projektu, metodyka wykonania oraz tutaj pod moim pyskiem niewidoczne to są ulepszenia. Zacznijmy od celu. A więc celu kooperacji, czyli tej kooperacji grupy podstawowej, inwestor, projektanci, wykonawcy. I dla dobra projektu promowane jest tak zwanych 5 wielkich idei. A więc zwiększenie relacji wśród całego zespołu. Taki punkt, który jest troszkę śmieszny, ale no, on ilustruje, dlaczego ta kooperacja jest taka istotna. Więc kooperacja, naprawdę kooperacja, czyli takie podkreślenie tego, że ta kooperacja musi być. Zarządzanie projektem jako siecią zobowiązań, czyli zobowiązania partnerów w tej całej inwestycji, wykonania prac w zakładanym terminie. Optymalizacja całości, a nie części projektu, to jest bardzo istotne, czyli to jest optymalizacja systemu i również ścisłe powiązanie nauki z działaniami, a więc znowu ciągłe doskonalenie i lean. Formowanie zespołu, a więc inwestor, architekt i generalny wykonawca podpisują jedną wspólną umowę. Kluczowi podwykonawcy i projektanci także mogą być jej sygnatariuszami. Inwestor, architekt, wykonawca i wybrani projektanci tworzą grupę podstawową, czyli zespół zintegrowany, który jest podmiotem umowy i FOA. Kompensacja, więc koszty projektów, czyli honoraria za projekty, które są nienaruszalne, plus szacowana docelowa cena wykonania jako podstawowa do podziału zysku i bólu. Dzielenie ryzyk i nagród, a więc zespół zintegrowany dzieli wspólną pulę na błędy projektu lub wykonawstwa oraz inne koszty nieprowadzące do zlecenia zmian. Architekt, wykonawca i wybrani członkowie zespołu zintegrowanego lokują swoje zyski w puli ryzyka. Gdy projekt przekracza docelową cenę, przekroczone koszty są finansowane najpierw z puli ryzyka. Inwestor ogranicza odpowiedzialność członków puli ryzyka tylko do puli ryzyka. Wszystkie oszczędności projektowe są zawarte w tej puli. Członkowie puli ryzyka uzgadniają plan finansowania, administrowania i wydatkowania puli ryzyka i próbują agregacji oszczędności kosztów, czyli kwoty zysku, udziały w puli i również wskaźniki wydajności. Zarządzanie projektem. Projekt prowadzony jest przez grupę podstawową przedstawicieli inwestora, projektantów i wykonawców oraz innych wyznaczonych członków zespołu. Decyzje grupy są na zasadzie konsensusu z inwestorem przełamującym impasy. Czyli inwestor jest w stanie przełamać impas, ale również jeżeli inwestor zawetuje jakieś decyzje, to może dojść do rewizji kosztu. Grupa kadry kierowniczej wyższego szczebla z kadry kierowniczej głównych firm członkowskich grupy zapewnia przywództwo, mentoring i pomoc w rozwiązywaniu sporów. Grupa podstawowa ustanawia protokoły komunikacyjne w celu ułatwienia efektywnej i wydajnej komunikacji. I teraz metodyka projektu. Od początku intensywne zaangażowanie generalnego wykonawcy głównych branż w pracy zespołu projektowego. Zespół zintegrowany, czyli cały zespół, próbuje zweryfikować uzasadnienie biznesowe inwestora, próbując wypracować jedno lub więcej rozwiązań projektowych spełniających parametry tego uzasadnienia. Gdy business case jest zatwierdzone, strony ustalają oczekiwany koszt w oparciu o aktualną, najlepszą praktykę. W fazie projektowania zespół ustala agresywny koszt docelowy jako napięty cel, aby promować innowacje i ograniczać koszty. A więc najpierw koszt oczekiwany, a później już taki koszt docelowy, który jest kryterium. Zintegrowany zespół przeprowadza wspólne badanie terenu, aby zrozumieć lokalizację i określić, jakie dodatkowe informacje należy uzyskać przy rozsądnych kosztach, aby zmniejszyć nieprzewidziane okoliczności. Użycie dostarczenia docelowej wartości, czyli Target Value Delivery, o którym mówiliśmy w jednym z poprzednich vlogów, dyscypliny, która wymaga wartości projektu, kosztów, harmonogramu, analizy cyklu życia i budowalności jako podstawowych kryteriów projektowych.
Wykorzystanie kosztu docelowego do promowania innowacyjności w projektowaniu w celu maksymalizacji oszczędności kosztów i dodania wartości, to jest kolejne kryterium. Klastry projektantów i budowlańców są zorganizowane wokół głównych systemów lub komponentów w celu budowania integracji. Zero RFIs, czyli zgłoszeń zmian jako cel. RFI użyte są tylko jako dokumentacja rozwiązań wynikających z osobistej komunikacji między odpowiedzialnym projektantem a dociekliwym członkiem zespołu zintegrowanego, czyli dla takich praktycznie działań informacyjnych poza głównym procesem projektowo-wykonawczym. Dalej mamy planowanie projektu. Zespół używa planowania pool z Lean Construction w celu zwiększenia niezawodności planowania z zatwierdzonym przez inwestora harmonogramem głównym, harmonogramami fazowymi, harmonogramami przygotowawczymi, czyli look ahead, o których mówiliśmy w Last Planner System, oraz z tygodniowymi planami realizacyjnymi. Jako przykład jest podany Last Planner System. Właściwie jest to jedyny przykład, bo nie ma innego na rynku. Członkowie zespołu muszą rozmawiać o warunkach satysfakcji, czyli co jest taką oczekiwaną wartością, która ma być stworzona w każdym z kroków procesu, o ograniczeniach i również ograniczeniach i składać wiarygodne przyrzeczenia dotyczące terminu realizacji zadań. Metodyka wykonawstwa, czyli celem jest wykonanie pracy bez wad, jak najmniejszym kosztem i w jak najkrótszym czasie. Również tutaj mamy plan 5S, czyli te japońska wizualizacja miejsca pracy. Miejsce na wszystko, wszystko na swoim miejscu. Generalny wykonawca wdroży budowany plan jakości, aby zapewnić środki jakości, skuteczne przekazywanie, inspekcje i środki kontroli jakości w trakcie wykonywanej pracy. Natomiast jako ulepszenie mamy program ciągłego doskonalenia i ocena projektu w oparciu o uzgodnione kryteria. I to jest kontrakt, który został zapisany 17 lat temu. Tu mamy zestawienie kontraktów sprzed 12 lat. Było ich sporo, a więc mamy tutaj kontrakty, które są stworzone. To głównie chodzi o amerykańskie kontrakty, zresztą tam to się rozwinęło najlepiej. Mamy kontrakty, które zostały stworzone przez organizację architektów, American Institute of Architects, seria C191. Potem zostały one usprawnione w serii C195, a więc tutaj jeszcze zostały dołożone pewne aspekty. Potem były jeszcze kontrakty Consensus 300, Docs 300, czyli kontrakty między trzema stronami. Jako czwarty mamy IFOA, który został przyjęty przez Sutter Health i w 2009 został wypracowany jeszcze lepszy kontrakt przez firmę właśnie Hanson Bridget. On się charakteryzuje usprawnieniem IFOA i między innymi z tej ograniczonej odpowiedzialności, którą opracował Will Lichtig, ta odpowiedzialność stron została zniesiona, czyli już nie mamy ograniczonej odpowiedzialności, limited liability, tylko mamy liability waivers, czyli kompletne zrzeczenie się wzajemnych roszczeń między członkami zespołu, za wyjątkiem oczywiście złej woli oraz roszczeń osób trzecich. I kontrakt ten wypracował jeden z najlepszych prawników, którzy się zajmują inwestycjami budowlanymi. Jest to tak zwany kontrakt Standard Multi-Party Agreement i jest to, tutaj mamy zdjęcie, Howard Ashcraft. On jest również współautorem znakomitej książki Integrating Project Delivery. To jest czterech autorów. Jedna z najlepszych książek, jaka została napisana na temat IPD, czyli Integrated Project Delivery. Także to jest stan na
2010, czyli 12 lat temu. I te kontrakty są przeprowadzane w Stanach na wielu budowach. Także no, dobrze by było, żebyśmy osiągnęli chociaż to, co było te 12 lat temu. No ale jak mi znane polskie przysłowie, jak dobrymi chęciami zamienił stryjek Panu Bogu świeczkę, to się diabeł cieszy. Także to, co zostało wypracowane już 12 lat temu, już dawno powinno wejść w opracowania polskich prawników, którzy się zajmują umowami budowlanymi, dlatego że bez tego nie przygotujemy środowiska, które jest kooperacyjne i antagonistyczne. Na dobrą sprawę forma kontraktu nie ma znaczenia. Ważne są jego podstawy relacyjne dla budowy środowiska IPD, plus oczywiście te formuły i te zasady LIN, które już widzieliśmy w kontrakcie IFOA. Także to będzie już na dzisiaj wszystko. Natomiast w przyszłym vlogu powiemy o inwestycjach budowlanych na świecie, czyli studia przypadków, przykłady różnych form, różnych umów relacyjnych. Na dzisiaj już zostańcie zdrowi i do następnego razu.